Witajcie! W tym filmie przedstawię Wam lornetkę, która może odmienić Wasze życie. Jest to lornetka firmy Kandar, czyli w zasadzie firmy takiej jakby trochę krzak, która jest niedroga i udowodnię Wam, że to może zmienić wszystko w Waszym życiu. Bardzo krótki film. Karton tej lornetki wygląda tak, a jej moc to jest, tak jak widzicie, nawet na opakowaniu 10 do 60 razy 50. Oznacza to nic innego jak powiększenie zmienne, czyli tak zwane płynne powiększenie od 10-krotnego przybliżenia powiększenia obrazu do 60-krotnego przybliżenia obrazu, gdzie tylna soczewka, czyli te razy 50, wynosi 50 mm, czyli 5 cm. Czyż nie brzmi to wspaniale? Zdecydowanie. No i tą lornetkę powiem Wam, że kupiłem poniżej 200 zł, czyli super jakaś okazja. 170 coś chyba za nią dałem i powiem Wam, przy pierwszym już kontakcie z nią byłem zadziwiony. Dosłownie byłem zadziwiony. Od razu tylko wziąłem, przejrzałem przez nią, popatrzyłem, jak wygląda obraz, byłem zadziwiony. No dobra, ale jeszcze zanim ją bardziej rozkminimy, muszę Wam wspomnieć o tym, że przecież kupiłem ją na Allegro. I co mnie skłoniło do kolejnej lornetki, bo muszę Wam powiedzieć, że ja miałem lornetek grubo ponad setkę, bliżej ponad 120 różnych lornetek, które miałem do tej pory. Więc jakieś rozeznanie w lornetkach mam, to nie jest moja pierwsza lornetka, że przez nią patrzę i albo się zachwycam, albo mówię, że jest niedobra, tylko mam dużą skalę porównawczą. Swoją drogą koniecznie zobaczcie inne filmy, jakie nagrywam o lornetkach, nawet nie o konkretnych modelach, ale o parametrach związanych z lornetkami, jakie przybliżenia wybrać, o tym, czy lornetki psują wzrok i tak dalej, i tak dalej. Tematów o lornetkach nagrałem dużo. A teraz przyjrzymy się temu Kandarowi 10 do 60 razy 50 i powiem Wam, patrząc na opinię użytkowników, ludzi, którzy kupili te lornetki, to było 100%, 100% całkowicie zachwyconych, całkowicie ludzi na maksa oceniających ją pozytywnie. I powiem Wam, jak ludzie wszyscy, czyli 100% ludzi, którzy ją kupiło, ocenia na 100% taką lornetkę pozytywnie, czyli jest bardzo z nią zadowolonych, no to musi to być faktem. I tak jak Was uczę w większości rzeczy na tym kanale i w ogóle myślenia, powiedzmy sobie, bardziej ekonomicznego. Ekonomiczne to nie jest bardziej oszczędne myślenie, tylko to jest myślenie przez pryzmat matematyczno-gospodarczo-ekonomiczny. W skrócie mówiąc, uwaga, to jest bardzo ważne, co teraz mówię, bo to odmieni też Wasze życie, jeżeli zrozumiecie to, co teraz powiem w tych kilku zdaniach. To nie jest odbieganie od tematu, to jest bardzo ważne i na pewno jakość życia Wam podniesie, a mianowicie, jeżeli na przykład lornetka Swarovski kosztuje 10 tysięcy złotych, jakiś model, nie? Za 10 tysięcy nie ma problemu Swarovskiego znaleźć i jakaś inna lornetka Nikon, Olympus, Pentax czy jakiejś tam innej firmy kosztuje 1000 zł, co nie? To czy spodziewacie się, że ta lornetka za 10 tysięcy będzie lepsza od tej za 1000? Prawdopodobnie tak. Macie rację, ale zdecydowanie na pewno większość z Was też popełniła ogromny błąd, bo nie myślała ekonomicznie. A dlaczego? Bo jeżeli coś jest warte 1000 zł, a drugie coś jest warte 10 tysięcy zł, przypadkowo w lornetkach, to czy lornetka ta za 10 tysięcy zł będzie 1000% lepsza. Rozumiecie to? Dlaczego ja porównuję? Bo coś jest 10 razy droższe, czyli 100% to jest jedna cena jednostkowa, czyli jak coś jest 10 razy droższe, to jest 1000% droższe, prawda? Nie 100% droższe, bo to by była podwójna cena, tylko 1000% droższe. Czyli między lornetką, powiedzmy sobie za 1000, a za 10 tysięcy, czy jest wzrost jakości o 1000%? No, każdy zdrowy na rozumie powie, że na pewno nie. A więc lornetka taka droga, w zasadzie niewspółmierny jest współczynnik wzrostu jej ceny względem jej jakości, nie? Tak w skrócie. To też jest powiązane z tą lornetką. Ale i z wszystkim, zupełnie wszystkim, co dotyczy Was samych, zawsze związane z cenami, jak coś jest, to musicie myśleć przez pryzmat ekonomiczny. Czy to jest tyle procent lepsze niż coś innego, bo może się nie opłaca. Dobra, ale wracajmy do Kandara, bo jesteście jej ciekawi. To jest zmienny zoom, czyli zobaczcie, jak lornetka wygląda w ten sposób, nie? To tutaj ma taką wajchę, co nie? Tu jest wajcha i tą wajchę, zobaczcie, można ruszać.
i wtedy ona zmienia sobie te powiększenie. Nie? Tutaj macie oznaczenia względem powiększenia, czyli zobaczcie, startowe blach jest na 10, a możecie ta kropka, nie? Tutaj wyznacza powiększenie, a tutaj jak lecicie, to do 60 razy powiększacie obraz. No i samo wykonanie lornetki jest bardzo spoko, nie? Idźcie do niej, jest typowy pokrowiec, soczewki zamykane na tak zwane zaślepki typu gumiś, spoko, spoko. Ale najbardziej Was interesuje lornetka i cała ta lornetka zmieni Wasze życie, dlatego że jest totalnie gówno warta. Przecież wszyscy ludzie, 100% pozytywnych, maksymalnych opinii, nie może się mylić. I dlatego ją kupiłem, wziąłem, przysiadłem, od razu mnie normalnie ściekło po oczach. Dlaczego? Dlatego, że mając tą lornetkę, co prawda mam jedną sztukę, nie kupowałem 5 sztuk czy iluś, ale podejrzewam, że we wszystkich jest to samo, bo tutaj nie ma problemu z kolimacją tych soczewek, tylko jest kwestia soczewek. A więc to nie jest wada fabryczna tej jednej sztuki, że gdzieś tam na przykład uderzona została, tylko to jest jakość tej lornetki. Wziąłem sobie, spojrzałem przez tą oto produkt i powiem Wam, od razu mnie odrzuciło, nie? Obraz jest okropny, parszywy, jest po prostu okropny, dlatego że dla przykładu wygląda on tak, że jak patrzycie przez nią, to są gigantyczne, więc niepokojące aberracje chromatyczne, krawędziowe, boczne. To jest po prostu popierdzielone, dlatego że one wywalają na aż około 50-60% obrazu. No tak się tylko spotkałem tylko z Blackfire lornetką, już zapomniałem jej nazwy i nie chcę jej pamiętać i mieć z nią kontaktu, którą kiedyś oceniałem na tym kanale. Tylko Blackfire była tak tragiczna, jak to coś. Pole widzenia w tej lornetce przy 10, czyli powiększeniu o 10, to już jest bardzo wąskie. Jest po prostu tunel kiepski. Natomiast jak bierzecie 60 razy, to wtedy robi się po prostu lejek totalny. Jest no beznadziejnie. Dodatkowo powiem Wam, że jak patrzycie przez tą lornetkę, od razu widzicie cały jej tubus wewnętrzny. To jest nienormalne, to tak nie ma w lornetkach. Jak patrzycie przez normalną, prawidłową lornetkę, to nie widzicie tych czarnych pól tutaj ciągnące się wzdłuż lornetki i tam dopiero zwierciadełka, które Wam pokazują obraz jakiś, tylko widzicie obraz, nie? Może z jakąś tam aberracją na BK7, szczególnie przy krawędziowych w obwódkach, ale nie widzicie tubusa, a w tej lornetce od razu widać długi tubus. W środku jak się patrzy, no po prostu nie tyle, że tubus widzicie, że ten środek, że tam się gdzieś ciągnie, tylko te czarne pola tu całe widzicie po bokach. To jest nienormalne. Dodatkowo obraz jest tak zniekształcony, czyli inaczej mówiąc, jest zadymiony i taki rozklekotany po bardzo szerokich krawędziach, że to właśnie odmieni Wasze życie, że Wam spieprzy wzrok. Innymi słowy mówiąc, jak będziecie przez nią często patrzeć, to sobie prawdopodobnie wzrok zwalicie. Pamiętajcie, lornetki działają na tej samej zasadzie, jakbyście używali okularów. Przykładowo korekcyjnych. Jeżeli sobie pomyślicie, że zakładacie czyjeś okulary kolekcyjne i od razu Wam męczą wzrok, bo nie są dopasowane do Was, to Wam one ten wzrok wyświdrują, po prostu go rozwalą. Tak samo lornetka, jeżeli ma duże wady optyczne i będziecie przez nią często patrzeć, to ona Wam zwali wzrok. Dobra, a jakie jest realne powiększenie tej lornetki? To chyba 60, nikt o zdrowych zmysłach by jej nie podejrzewał, to nie przy tej wielkości soczewki. Oczywiście powiększenie jest 10-krotne startowe, prawdziwe. To jest fakt, ok. Ale natomiast maksymalne powiększenie to nie jest 60, tylko to jest do 15 razy. Czyli ta lornetka ma nie między 10 a 60 płynny przeskok powiększenia, tylko ma między 10 a 15 razy przeskok powiększenia. Te firmy tego typu, one żerują na ludziach, którzy nie mają doświadczenia z lornetkami. I powiem Wam, no 8 ludzi chyba się wypowiedziało pozytywnie w tej lornetce, czyli jedna negatywna to jest moja opinia. I wszyscy inni pozytywnie zachwyceni są. Jest tragedia. To nie jest tak, że ja miałem dużo lornetek i jestem taki snobiasty. Zobaczcie mój kanał, nie jestem snobiasty. Mnie nie można w żaden sposób nazwać snobem, a wręcz przeciwnie.
raczej druciarzem. I powiem Wam, ta lornetka jest tragiczna. Absolutnie ja bym jej od siebie prywatnie nie polecał. To coś, co może zniszczyć wzrok. Jakość obrazu, do kitu, jakość powiększenia, do kitu, pole widzenia, do kitu. No dobra, ale żeby też nie tak, że sam skrytykuję i nic dobrego nie zostawię po sobie, to powiem Wam, są inne tanie lornetki, tanioszki. Nagrałem nawet o nich film. I Auriol, i Hyker. Te, czyli Lidlo-biedronkowe lornetki, były spoko. Obraz nie miały może excellent, ale były naprawdę dobre. Były nie bardzo dobre, ale były dobre, swojej ceny warte. One kosztowały 100 zł. Natomiast jakbyście chcieli inną lornetkę, taką 10x50, faktyczne 10 dobrej jakości obrazu, to byście mogli kupić Krystal. Nagrałem o niej film, gdzie trzy różne lornetki testuję, gdzie tylko ten Krystal miał jakąkolwiek wartość. Albo możecie kupić niedużo droższe, nawet tą Delta Optical, chociaż one też są, ten Discovery, nie do końca takie, jakie mógłbym polecić. Bardzo dobre były Yukony, Yukon Solaris, ale 16x50 na przykład ciężko będzie znaleźć, bo były chyba za dobre, się rozeszły, a potem już nie produkują, bo za dobre. A więc skrótowo mówiąc, czy warto kupić Kandar 10x60x50? No, nie tylko nie warto, ale moim zdaniem jest to zbrodnia. No i z mojej strony to tyle. Zobaczyliście też zdjęcia, chociaż pamiętajcie, zdjęcia, które Wam pokazywałem obok lornetek, nie są takie, jakie Wy widzicie z dwóch oczu. Pamiętajcie, że jak aparat się przystawia do soczewki, to jest jedna soczewka, a więc jedna działa jak luneta, nie? Jakby przez jedno oko tylko patrzeć, a więc nie zobaczycie jakby zderzania się ze sobą dwóch nieprawidłowo działających soczewek, bo wtedy robi się z tego, powiedzmy sobie, mnożnik. Mnożnik spieprzenia. A więc w tych zdjęciach aparatowych mogą się wydawać, że no może nie jest tak źle, jest źle. Jest po prostu tragicznie, bo dwie soczewki naraz, jak macie patrzeć, to jest po prostu okropnie. Z mojej strony to tyle, czyli kolejny chwast, mam nadzieję, że został wyrwany, no bo 100% ludzi, którzy oceniło ją na maksymalnie pozytywną ocenę, nie może się mylić. Ale tak we większości produktów właśnie jest. Dobra ziomeczki, z mojej strony to tyle. Dzięki za zobaczenie tego filmu, polubienia i koksowania. Zapraszam Was do następnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć.